Dzień dobry moi drodzy, witajcie. Dzisiaj sobota, 17 października. Bardzo się cieszę, że możemy się w ten sobotni poranek zobaczyć i kolejny dzień rozpocząć Słowem Bożym. Na dzień dzisiejszy słowa są zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale, wiersz 12. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan, Twój Bóg? Tylko abyś okazywał cześć Panu, swojemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swojemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. A także słowa z Nowego Testamentu, z listu Jakuba, z 1 rozdziału, wiersz 22. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Moi drodzy, nie wiem, czy zauważyliście, ale ten tydzień bardzo mocno koncentrował nas wokół Bożego Słowa i wokół Bożego Prawa. W minioną niedzielę, kiedy rozpoczynaliśmy tydzień, w tekście kazalnym Pan Bóg przypominał nam o tym, że Jego prawo jest bardzo blisko nas, na wyciągnięcie ręki, że Jego prawo wpisane jest w nasze serca, że nie musimy Go nigdzie daleko szukać, ale wystarczy, żebyśmy tym prawem żyli i byśmy słuchali Pana Boga, a nasza droga będzie błogosławiona. Dzisiaj widzimy znowu zachęcenie do trzymania się Bożego prawa. Niestety my często zapominamy o tym, dlaczego zostało nam dane Boże prawo. Ludzie często prawo kojarzą przede wszystkim z ograniczeniami, z tym, że czegoś nam nie wolno. A Pan Bóg, dając swoje prawo, chce nauczyć każdego człowieka, jak wolno korzystać z życia. Jak korzystać z życia, żeby było ono bezpieczne, żeby było ono błogosławione, żebyśmy w tym życiu nie pogubili się, żebyśmy po raz kolejny nie dali się zniewolić grzechowi. Dlatego tak często zachęca, aby trwać w Jego Słowie, aby trwać w prawie, aby iść z tym prawem przez całe życie. Dzisiaj też widzimy, Pan Bóg zachęca, by wypełniać prawo, by być tymi, którzy nie tylko znają Jego Słowo, ale także wypełniają. Kiedy w czasach Nowego Testamentu Jezus Chrystus chodził po ziemi i został zapytany o to, co jest najważniejsze w całym prawie Bożym, podkreślił tylko dwie rzeczy. Powiedział, abyś całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją myślą trzymał się Pana Boga, byś Go kochał ponad wszystko. A drugie, byś całym swoim sercem, tak jak siebie samego, kochał bliźniego. Myślę, że każdy z nas zna te dwie zasady bardzo dobrze od urodzenia. Kochaj Boga, kochaj bliźniego. Znamy, słyszymy, ale czy wykonujemy? Jak często stosujemy się do tych dwóch, wydawałoby się, prostych poleceń? Polecenia miłości. Z tym pytaniem musisz zmierzyć się samodzielnie. Samemu musisz sobie na nie odpowiedzieć. Jakub w sposób szczególny próbuje do nas przemówić i mówi: nie tylko słuchaj, ale przede wszystkim wykonuj to, co usłyszysz. Bądźcie nie tylko słuchaczami Bożego Słowa, ale także Jego wykonawcami. Boże Słowo dla każdego z nas może być, więcej powinno być, niezwykle cenną wskazówką życiową. Każdego dnia możemy z Niego czerpać inspirację dla naszego życia, dla relacji z Panem Bogiem, dla relacji z drugim człowiekiem, dla tego, jak układać relacje w rodzinie, w małżeństwie, z dziećmi, jak układać relacje z naszymi znajomymi, sąsiadami, gdziekolwiek jesteśmy. Tak, aby były one przez Boga błogosławione i aby nasze życie mogło obfitować. Moi drodzy, zachęcam siebie, ale też zachęcam każdą i każdego z was, byśmy może właśnie dzisiaj, kiedy mamy ostatni dzień tygodnia, kiedy mamy weekend, jeszcze bardziej oddali się zarówno lekturze Bożego Słowa, jak i wcielaniem w życie tych niezwykle praktycznych wskazówek, które Pan Bóg nam daje. Bądźmy nie tylko słuchaczami, ale wykonawcami Bożego Słowa, a Pan Bóg nas nie opuści. Pan Bóg będzie nam błogosławił każdego dnia. Błogosławił i dodawał mądrości. Właśnie tego wam życzę. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Dobrej soboty.